Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy. Już widzę, że się niepokoicie, widzę, że się zbieracie, ale zaczynamy, uspokajam, zaczynamy. Szanowni Państwo, układ odpornościowy bierze udział w wielu różnych mechanizmach umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie organizmu właśnie człowieka. Dlatego też immunologia zajmuje się nie tylko budowaniem odporności czy zapobieganiem chorobom zakaźnym, ale też niepłodnością. Jeśli ginekolog i androlog wykluczy inne możliwe przyczyny niepłodności, warto zgłosić je do specjalisty immunologa. Okazuje się bowiem, że zaburzenia immunologiczne mogą mieć istotny wpływ w około 60-70 takich przypadków. Jak wygląda diagnostyka oraz leczenie immunologicznych przyczyn niepłodności? Działanie immunologii w kontekście ciąży i starań o nią pomoże Wam dzisiaj zrozumieć doktor habilitowana nauk medycznych Anna Olewicz-Gawlik, znakomita specjalistka, immunolog kliniczny z Kliniki IMPIMED w Poznaniu. I już zapraszam do rozmowy moją specjalistkę. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry wszystkim Państwu przede wszystkim, którzy tutaj teraz nas słuchają. Bardzo dziękuję również za miłe słowa. Pani doktor, znamy się nie od dzisiaj, nasza wspaniała pani doktor jest już z nami po raz kolejny, może nie na webinarach, bo na webinarze po raz pierwszy, ale często nas wspiera na warsztatach naszych Obudź sobie życie, które organizujemy stacjonarnie, ale również teraz organizujemy za pomocą właśnie internetu. I tych pytań zawsze do immunologa jest bardzo dużo. Dziewczyny zawsze pytają, iść do tego immunologa, nie iść do tego immunologa, dziewczyny, co robić, jak robić. Więc no właśnie, więc fajnie, cieszę się Pani doktor, że udało mi się zaprosić Panią na żywo na webinar. Oczywiście jak zwykle możecie dziewczyny zostawić swoje pytanie, jeżeli uda nam się, to oczywiście odpowiemy na Wasze pytanie, a jeżeli się nie uda, to może jeszcze mi się uda Panią doktor jeszcze raz zaprosić, żeby rozwiewać wątpliwości, bo tych pytań zawsze jest bardzo dużo. No dobrze, Pani doktor, to spróbuję zacząć od początku. Dlaczego immunologicznych czynników nie wyklucza się od razu na początku diagnostyki i leczenia niepłodności? Może zacznijmy od tego. Dlaczego to tak się dzieje? Już postaram się odpowiedzieć. Myślę, że kwestia może tutaj trochę formułowania tego pytania, dlatego że czasami są takie choroby, że jakby od razu tą immunologię bierze się pod uwagę. Natomiast w olbrzymiej większości przypadków jednak najpierw, bo to są zdrowe osoby, tak przynajmniej się wszystkim wydaje, w pierwszym rzędzie wykluczamy przyczyny inne, przyczyny częstsze po prostu, jak przyczyny ginekologiczne związane z drożnością jajowodów, jak przyczyny genetyczne. Także tutaj w takich przypadkach, kiedy nie udaje się ustalić po prostu przyczyny niepłodności ginekologicznej, genetycznej czy związanej z innymi chorobami, sięgamy właśnie po metody immunologiczne. No to Pani doktor, to teraz kroczek dalej właśnie. Czym jest ta niepłodność immunologiczna? Czy my właśnie jak idziemy do ginekologa po raz pierwszy, już wiemy, że coś jest nie tak, nie możemy zajść w ciążę. No i dobra, i taki kroczek dalej. Czy właśnie my jesteśmy sami w stanie rozpoznać, że coś jest nie tak pod kątem immunologicznym? To kolejne nie do końca łatwe pytanie, muszę powiedzieć, ale w części przypadków tak. Dlatego, że bardzo często pacjentki, które do mnie się zgłaszają, już mówią o pewnych objawach, już niejako to, co same mówią, sugeruje, że coś może być tutaj jednak związane z immunologią. I do takich objawów należą, i zawsze też o to pytam, jeżeli pacjentki mają bóle mięśniowo-stawowe, czy jeżeli na przykład zgłaszają wypadanie włosów niereagujące na żadne suplementy diety, które te panie przyjmują, jeżeli mają zmiany skórne, jakieś dolegliwości, to bardzo ważna kwestia z przewodu pokarmowego, czyli biegunki, zaparcia, to również może sugerować, że coś się dzieje immunologicznie. Więc jeżeli dana pacjentka już mówi mi sama z siebie niejako, wspomina o tych rzeczach, no to już tak naprawdę zaczęła sama siebie diagnozować, prawda? Bo już się zaczęła zastanawiać nad tym, dlaczego mam takie, a nie inne objawy. Także tak, współpraca z pacjentem jest bardzo ważna i nieraz właśnie pacjent bardzo ułatwia tą diagnozę, bo
wiemy wszyscy, że internet to potęga, edukujemy się i my lekarze i pacjenci również dzięki dostępności do internetu, więc już pacjent przychodzi nieraz na tą wizytę bardzo dobrze przygotowany, nawet mając wykonane badania, które ja dopiero mogłabym zlecić na wizycie. Do badań zaraz dojdziemy. Takie też jeszcze właśnie mi się wydaje ważne pytanie. Immunologia to tylko kobiety, czy również i mężczyźni? W przypadku niepłodności skupiamy się głównie na paniach. Natomiast oczywiście, że immunologia pod każdym innym względem dotyczy obu płci. Choroby immunologiczne, autoimmunizacyjne są częstsze w olbrzymiej większości właśnie u kobiet z uwagi na uwarunkowania hormonalne, na estrogeny między innymi, natomiast panowie też chorują. Ale w przypadku niepłodności u panów interesuje nas głównie jakość nasienia. A cała reszta, ponieważ organizm nowy, mały człowiek rozwija się w organizmie kobiety, w związku z tym skupiamy się na paniach. No dobrze, to przejdźmy do tych ważnych badań. Jakie właśnie badania w pierwszej takiej kolejności wchodzą w taki zakres diagnostyczny? Ja już wspominałam o tym podczas warsztatów, być może pewne osoby nas słuchają tutaj również teraz i jeszcze raz to powtórzę. Bardzo ważny jest ogólny stan zdrowia pani, czyli ja zawsze zaczynam od tej diagnostyki internistycznej. Zaczynam od podstawowych badań, jeżeli pacjentka nie ma, morfologia krwi, oceniam wątrobę, oceniam funkcję nerek, oceniam autoprzeciwciała, te, które najczęściej się wiążą z niepłodnością, tak jak przeciwciała przeciwtarczycowe, przeciwciała przeciwjądrowe. Także to są te takie podstawowe badania, czy celiakia, choroba bardzo często związana z niepłodnością, niezdiagnozowana również często, bo u osób dorosłych może nie dawać żadnych objawów klinicznych. To jest ta podstawowa diagnostyka, od której startuje. Pani doktor, czy na immunologię jakkolwiek ma tutaj wpływ na przykład wiek kobiety lub mężczyzny? No wiek ma wpływ pod tym kątem, że no, część chorób po prostu zaczyna nas dotykać w pewnym wieku. Ja nie mówię tu o wieku stricte związanym z płodnością, bo tu wiemy i to pacjentki mi nieraz mówią, ja staram się zawsze uspokajać, ale mówią, że ich zegar tyka i że ten czas, czują presję czasu. Więc ja nie chcę poruszać tej kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o nasz układ odpornościowy, to wiek ma znaczenie, dlatego że układ odpornościowy również, jak cały organizm się starzeje. Ale zwrócę na to uwagę, że nie dotyczy to par, nawet które już same o sobie mówią, że ja tu już mam mało czasu, czyli par 40-40 kilkuletnich, bo o starym układzie odpornościowym zaczynamy mówić mniej więcej w okolicach 60-65 roku życia. Więc patrząc na to, to traktujemy ten układ odpornościowy w tym wieku, o jakim my mówimy i myślę teraz o pacjentach z niepłodnością, jako w pełni sprawny układ odpornościowy. Oczywiście nie, tutaj zostawiam na boku te choroby, o których wspomniałam. Tutaj teraz wpadło pytanko od pani Sandry. Czy w przypadku niepłodności wtórnej immunologia może mieć wpływ na zajście w ciążę? Może mieć, dlatego że wtórna niepłodność może być również wynikiem choroby immunologicznej, czyli na przykład o podłożu autoimmunizacyjnym, która się pojawiła po pewnym czasie od pierwszej ciąży. Bywa, że pierwsza ciąża również jest tym czynnikiem spustowym, sprawczym na przykład rozwoju choroby autoimmunologicznej, bo są to olbrzymie zmiany hormonalne. Także może mieć również znaczenie w tej drugiej, przy staraniach się już po udanej ciąży, w niepłodności wtórnej. Pani doktor, idziemy do Pani na wizytę. No i teraz tak, czy my musimy się jakkolwiek do Pani przygotowywać, oprócz tego, że zabieramy badania? Czy to ma być, nie wiem, w jakimś odpowiednim dniu cyklu, czy mamy, nie wiem, jakoś się jeszcze specjalnie przygotować, oprócz tego, że właśnie tak jak wspomniałam, zabieramy te badania ze sobą?
To znaczy, powiem tak, nie trzeba się specjalnie przygotowywać, to nie musi być od dzień cyklu jakiś konkretny. Pacjentki przychodzą w bardzo różnych dniach cyklu, natomiast kwestia badań, które będę zlecała, to już cykl może mieć znaczenie. Te badania stricte immunologiczne, nie mówię tu o tych, o których mówiłam, ale na przykład jeżeli chodzi o IMK czy o aktywność komórek NK, optymalnie bada się w drugiej fazie cyklu, bo ona najbardziej jest zbliżona do tego stanu, jak pacjentka byłaby w ciąży. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie, nic konkretnego tutaj nie jest, o niczym tutaj konkretnym pacjentka nie musi pomyśleć, ale zwracam uwagę, że na pierwszej wizycie również badam, osłuchuję pulsację serca, badam brzuch, więc tu zalecałabym może po prostu ubrać się jak najwygodniej, żeby nie była to sukienka obcisła, bo ją trudno jest później zdjąć na przykład do osłuchania, tylko raczej wygodny strój, bluzkę, którą można po prostu, czy swetr, który można łatwo unieść do góry. Tutaj fajne zadanie, pytanie zadała Kasia. Trzy ciąże, trzy poronienia, w każdej ciąży bardzo dokuczające bóle nadgarstków, stawów. Czy to może mieć związek z immunologią, czy to tylko hormony? No i to faktycznie jest pytanie i ciekawe, i też niełatwe, bo stosunkowo mało informacji. Hormony mogą tutaj mieć znaczenie, ale jednocześnie myślę, że coś tu może się jeszcze dziać u pacjentki, dlatego że no, wiemy o tym, że nie każda ciężarna cierpi na bóle stawowe. Także być może tutaj akurat ta pacjentka w taki sposób reaguje na te podwyższone poziomy hormonów w ciąży. Ale jeśli jest to coś, co wiąże się dodatkowo z jakimś obrzękiem stawów, te bóle są długotrwałe, trwają na przykład przez nie jakiś tam tydzień czy kilka dni, tylko rozciągają się już w tygodniach w trakcie trwania tej ciąży i jakieś inne objawy się do tego dołączają, to mogłaby tutaj pacjentka być po prostu no, skonsultowana przez lekarza. Pani doktor, takie pytanko. O czym powinni pacjenci panią poinformować? Bo czasami nam pacjentom wydaje się, że coś jest no, nieistotne, tak? Bez sensu w ogóle mówić lekarzowi. A właśnie co jest takiego istotnego dla pani i trzeba by było panią powiadomić? Myślę, że wszelkie problemy zdrowotne. Zawsze pytam o choroby przewlekłe. Czy pacjent na coś już choruje, czy był z jakiegoś powodu przewlekle leczony. Pytam o wcześniejszą historię medyczną. Pytam o to, czy pacjent był operowany, czy są w rodzinie choroby takie jak niepłodność, jak udary mózgu, jak zawały serca, jak zakrzepica. Także taki dość dokładny wywiad rodzinny i wywiad wcześniejszych różnych medycznych historii pacjenta, pacjentki, to jest coś, co warto sobie może przed taką wizytą przygotować, przeanalizować, bo czasami po prostu na wizycie stres jest tak duży, że się o tym zapomina. Tak, tak. No właśnie, no to teraz tak, pytanko, czy zaburzenia immunologiczne są dziedziczne? I tutaj i tak, i nie. Jeżeli chodzi o układ odpornościowy, to oczywiście dziedziczymy, bo no genetycznie pewne predyspozycje po mamie, po tacie, natomiast część czynników, które będą działały na nasz organizm i mogą również być przyczyną rozwoju pewnych chorób z zakresu chorób autoimmunizacyjnych, chorób z obszaru immunologii, to czynniki naszego środowiska. Więc dziedziczymy podatność, chyba że są to choroby czasami genetycznie, faktycznie mocno uwarunkowane, nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale mamy takie choroby, które faktycznie idą w rodzinie i są takie dominujące, można określić, pod kątem genetycznym. Natomiast najczęściej wiele czynników się na to składa, więc genetyka z jednej strony, czyli to, co dziedziczymy, ale z drugiej strony również środowisko i wszystkie rzeczy, na przykład przebyte infekcje, mogą tutaj niestety swoje dołożyć. Zaraz zadam pytanie, które pani Ola tutaj napisała i na pewno dużo dziewczyn czeka na odpowiedź, ale wcześniej zadam się też, które jest bardzo ważne dla dziewczyn, bo też często widzę, że dziewczyny się pytają jedna drugą. No to zadam to pytanie, czy przyczyną nawracających poronień może być zaburzona immunologia? Czy jedno poronienie to wystarczająca podstawa do rozpoczęcia diagnostyki immunologicznej?
No i znowu tu wszystko zależy, bo poronienia po prostu, i tutaj myślę, że wszyscy o tym już wiemy, one się po prostu zdarzają. To nie jest tak, że każda ciąża kończy się sukcesem i urodzeniem zdrowego dziecka, tylko są różne przyczyny poronień. Są przyczyny genetyczne, są takie przyczyny, że coś po prostu w momencie podziału tych komórek poszło nie tak i dojdzie do poronienia. Także absolutnie nie jest tak, że jedno poronienie to od razu jest wskazanie do diagnostyki immunologicznej, chyba że ta pacjentka faktycznie sama zaobserwowała u siebie, że ma jakieś niepokojące ją objawy. Właśnie z tej grupy, o których mówiłam wcześniej, to wtedy można tutaj już nawet po jednym poronieniu po prostu zacząć jakąś tam diagnostykę w pewnym zakresie, właśnie pod kątem objawów klinicznych, które pacjentka być może ma. Natomiast jeżeli jest to pod każdym względem zdrowa osoba, nic nie dolega, to myślę, że tutaj to jedno poronienie nie byłoby wskazaniem do wizyty u immunologa. Chyba że, wejdę w ten, chyba że Dobrze. to było poronienie wysokie, prawda? Czyli tam powyżej, nie wiem, 10. tygodnia ciąży, bo najczęściej te poronienia, takie mówiąc idiopatyczne, one są poronieniami wczesnymi. 4., 5., 6. tydzień ciąży. Jeżeli to był zdrowo rozwijający się płód i doszło do poronienia w tym późniejszym okresie, to tutaj na pewno ginekolog, a być może również immunolog. No dobrze, od pani Oli teraz pytanko, co pani doktor twierdzi o szczepieniach limfocytami partnera? Powiem tak, ja osobiście z tej metody nie korzystam. Natomiast są prace, które mówią, tylko że to są prace też, no, jeszcze można powiedzieć ubiegłego wieku, które mówią o pewnej skuteczności szczepień. Ja osobiście, z uwagi na to, że to jest metoda obarczona pewnymi kontrowersjami, a wcale nie wykazano jakiejś dużej skuteczności tej metody. Ja po prostu tej metody nie stosuję. Kolejne pytanie, które tutaj nam wpadło, i już spróbuję pokazać od pani Agnieszki, w jaki sposób ciała przeciwtarczycowe wpływają na płodność? I tutaj mamy taki też bardzo rozległy temat związany z tarczycą. Tarczyca gruczoł, który wydziela hormony działające na nasz cały organizm. I to doskonale wiedzą osoby, które mają na przykład niedoczynność tarczy czy nadczynność tarczycy, jak wiele, całe ciało tak naprawdę od tych hormonów tarczycy zależy. I pierwsza kwestia, przeciwciała przeciwtarczycowe, one jakby wiążą się, niszczą komórki tarczycy. Dochodzi po pewnym czasie do zbyt dużego, później z kolei, jak są zniszczone, już zbyt małego wydzielania hormonów tarczycy, więc powodują one nadczynność, niedoczynność w zależności od fazy choroby. To jest jedna kwestia. Sama niedoczynność, nadczynność wiąże się już z większym ryzykiem przebiegu ciąży. Dlatego tak bardzo i ściśle dbamy o dobry poziom hormonów tarczycy w ciąży. Ale kolejna rzecz, jest to choroba autoimmunizacyjna. Są przeciwciała, są pewne krzyżowe antygeny, na przykład z przeciwciałami przeciwjajnikowymi czy przeciwjądrowymi. Także tutaj jest to po prostu taka ogólna autoimmunizacja, która niestety może również zmniejszać szanse na utrzymanie ciąży. Pani doktor, pytanie od pani Magdaleny. Jaki wpływ na odporność ma leczenie akofilem? To też zależy, jak ten akofil jest podawany. Akofil przede wszystkim jest takim lekiem, który stymuluje komórki, na przykład w momencie, kiedy szykujemy dawcę szpiku kostnego. Podany podskórnie będzie powodował bardzo dużą, można powiedzieć, produkcję komórek, ogólnie nazwijmy je leukocytami, żeby tutaj nie wchodzić za bardzo w szczegóły. W leczeniu niepłodności niektóre ośrodki również stosują ten akofil podskórnie, po to, żeby zadziałać tak prowzrostowo, aktywująco, można nawet określić, na leukocyty. Natomiast są też ośrodki, i tutaj no, do nich tutaj należy ośrodek, w którym ja pracuję, które stosują akofil domaciczny.
czyli jest to inna metoda podania tego leku. Akofil jest oczywiście nazwą handlową, jest tych preparatów więcej, proszę tego nie traktować jako jakąś reklamę, po prostu używam nazwy użytej w pytaniu. Mamy tutaj zupełnie inny cel. Po pierwsze, są pewne prace, ale też nie są to jakieś takie, od razu powiem, silne dane, że wpływa na grubość endometrium. Natomiast o co chodzi, jeżeli chodzi o podanie w dziedzinie immunologii? Tutaj zawsze, zanim podejmę decyzję odnośnie akofilu, badam tak zwane receptory KIR u pacjentki. I jeżeli ta pacjentka ma KIR AA, czyli ten typ hamujący, to wtedy zadaniem akofilu jest trochę przełamanie tego hamowania i zaktywowanie komórek NK, bo komórki NK, tutaj zahaczę sama o nie, uważane bardzo często za samo zło, to są bardzo dobre komórki, mówię o tych macicznych NK. Ich zadaniem tak naprawdę jest właściwy rozwój trofoblastu, żeby tam wszystko poszło jak najlepiej, żeby doszło do tej implantacji. One de facto, można w cudzysłowie tak powiedzieć, się opiekują tym zarodkiem, jego odżywieniem. Więc chodzi nam o to, żeby to hamowanie zostało przełamane. Nie wiem, czy to w zrozumiały sposób się tutaj wypowiedziałam, mam taką nadzieję. Jak nie, to zaraz dziewczyny pewnie nam napiszą. To dopytają. Tak, jasne, że tak. No dobra, pani doktor, pytanie od Magdy. Co z dziewczynami, które chorują na endometriozę? Są po operacji i wszystko jest w porządku, a nie mogą zajść w ciążę. Czy układ immunologiczny ma w tym przypadku znaczenie? Znaczy, mogę mówić już, tak? No, tak, proszę. Endometrioza jest chorobą, taką można powiedzieć, trochę bym nazwała nawet ogólnoustrojową. Usunięte ogniska, no, nie ma nigdy gwarancji, że wszystkie ogniska zostały usunięte. Także to jest jedna z kwestii. Układ odpornościowy w endometriozie też ma niejako znaczenie. Ono nie jest do końca jasne, nie do końca określone. Dlatego bardzo trudno jest na to pytanie mi konkretnie odpowiedzieć w konkretny sposób, jasny, jednoznaczny. Natomiast pewne aspekty immunologiczne odnośnie kontroli, regulacji immunologicznej mogą mieć znaczenie. I tu takie banały, zupełne banały, ale nie banalne, powiem tak. Poziom witaminy D, ogólne funkcjonowanie układu odpornościowego, styl życia, na to bym zwróciła uwagę w tym przypadku. Bo endometrioza no, jest też wynikiem czegoś, ma jakąś, bądź jakieś, bo to raczej w liczbie mnogiej musimy mówić, przyczyny. Jakieś podłoże. Pytanie od Żani, czy jest skuteczny sposób na obniżenie komórek NK? Endkorton nie pomógł, metypret też. Czy w ogóle je obniżać w celu zapewnienia bezpieczeństwa? To wszystko zależy od tego, ile jest tych komórek NK. I jaka jest przyczyna podwyższenia, bo nie wiem, czy tu pani mówi o ilości, czy o aktywności. To też czasami się myli i to byśmy musiały rozgraniczyć. Jeżeli mówimy w tym momencie o ilości, Encorton, metypret to jest ta sama grupa leków. To są syntetyczne glikokortykosteroidy, także stosujemy je zamiennie. Także jeżeli jeden nie pomógł, to tutaj drugi raczej też, chyba że była inna dawka, prawda? Tu kwestia dawki, jaką pani miała. Czy to była niska dawka, czy to była dawka już uważana za immunosupresyjną, czyli hamującą układ odpornościowy, na przykład 20 mg enkortonu. W tym momencie przeliczam to na tą substancję, na prednizon. Jeśli tutaj nie pomogły, to chciałabym tutaj jeszcze częściowo odwrócić to pytanie, dlatego że podwyższona ilość komórek NK też ma swoje przyczyny. Jedną z częstszych przyczyn jest na przykład nieprawidłowa tolerancja glukozy albo jakieś problemy jelitowe. Także tutaj też szukam od tej strony. Przepraszam, to mój wspaniały pies. Muszę go uciszyć niestety, bo chce nam towarzyszyć. Tak, chce nam towarzyszyć. Pani doktor, Małgosia pyta się, pani doktor, jak można się do pani umówić na wizytę? Bo pani doktor przyjmuje w klinice Infimed Poznań i spokojnie tam można zadzwonić i się umówić. Długie są do pani terminy? Niestety przez pandemię tak, dlatego że ja ograniczyłam tutaj przyjęcia do jednego dnia w tygodniu, mówię o przyjęciu w samej klinice,
I z reguły, no tak jak mówię, badam pacjenta na tej pierwszej wizycie, więc są oczywiście teleporady, ale nie ukrywam, i to panie są u nas również przeze mnie poinformowane, że jeżeli to jest pierwsza wizyta, to ja bardzo zachęcam, żeby jednak pacjent na tą pierwszą wizytę się zgłosił na wizytę fizycznie. Każda następna może być w formie teleporady, ale ta pierwsza, no to niestety przez telefon pacjenta nie osłucham, nie zobaczę, nie dotknę brzucha, nie osłucham serca płuc, więc tutaj no, jest to pewne ograniczenie. Najlepiej po prostu przejść. Czy szczepienie przeciw COVID-19 wpływa w jakiś sposób na cytokiny? Podwyższa TNF, już wyświetlę pani to pytanie, tak. TNF-alla, które alfa, i tak już tak. mam bardzo, tak, alfa, o, bardzo, to, które mam już bardzo wysokie. To znaczy, jeżeli chodzi o szczepienia przeciwko COVID-19, to stosunkowo jeszcze jest nowa metoda. Nie ma konkretnych danych, konkretnych badań na dużych grupach pacjentów. Każda szczepionka, stymulując układ odpornościowy, wpłynie na cytokiny, natomiast czy wpłynie na nie lokalnie, w miejscu, gdzie podana została szczepionka, czy wpłynie ogólnoustrojowo, tu jest bardzo trudno powiedzieć. Jeżeli pani ma i tak podwyższony TNF-alfa, i tak interleukinę drugą, to też jest jakaś przyczyna takiego podwyższenia, tak? Także tu warto byłoby zobaczyć po prostu, czy nie można u pani ustalić, a być może usunąć przyczynę podwyższenia tych cytokin prozapalnych, bo one świadczą na pewno o aktywacji pani układu odpornościowego. Tutaj teraz pytanie od Justynki. Jaki wpływ na, oj, muszę schować, jaki wpływ ma na powodzenie mogą mieć choroby autoimmunologiczne, takie jak RZS, zespół Sherpa, zespół, nie wiem, czy dobrze przeczytam, Siegrana, ale pani widzi. Siegrana, się, tak. Nie będę się tu łamać języka. Tak, zespół Siegrena. RZS paradoksalnie polepsza przebieg ciąży. Także to wszystko zależy od tego, faktycznie jaka to jest choroba autoimmunizacyjna. Jeżeli na przykład chodzi o toczeń rumieniowaty układowy, to wiadomo, że w ciąży może dojść do progresji choroby. W RZS-ie, jak powiedziałam, wręcz przeciwnie. Dlatego powiem inaczej. Jeżeli dana choroba, panie pewnie tutaj robiły, część z pań robiła takie badania jak profil cytokinowy, i tu wejdziemy troszkę w trudniejszy obszar, ponieważ zacznę tutaj trochę o cytokinach. Więc jeżeli dana choroba jest głównie zależna od tych cytokin TH2, to ciąża może pogorszyć jej przebieg. Ja mówię o może nie o niepłodności, kiedy jest trudniej, ale o samej ciąży. W związku z tym do tych pacjentek musimy podejść również no, bardziej ostrożnie. Z kolei choroby, które wiążą się z tymi podwyższonymi cytokinami TH1, tutaj choroba jest zależna od tych białek, może dojść do polepszenia się samej choroby. Generalnie w chorobach autoimmunizacyjnych może być utrudnione zajście w ciążę, ale to właśnie związane jest bardziej z tym takim uogólnionym procesem zapalnym, który również będzie wpływał na to środowisko, przynajmniej na początkowym etapie, zanim nie wykształci się łożysko, na to środowisko maciczne. Tu jest takie duże pytanie od Moniki. Pani doktor, ile czasu po szczepionce odpornościowej zawierające lizaty bakteryjne, podjęzykowe, tutaj pisze Monika, jakie, powinnam odczekać z transferem, aby komórki NK i cytokiny wróciły do normy i ich wysokość nie przeszkadzała w zagęszczeniu zarodka? Ile czasu musi pani odczekać? Tak, już odpowiadam tutaj na to pytanie. Nie ma konkretnych zaleceń, które by mówiły tyle i tyle. Dlatego, że nie są to, no nie ma badań po prostu na ten temat. Natomiast myślę, że tutaj w tej sytuacji, no niejako samo pobieranie tych lizatów też nie jest przeciwwskazaniem, żeby tak, żeby tutaj w ten sposób też do tego nie podejść, bo tu też nie ma badań. Natomiast sugerowałabym po prostu po całej takiej skończonej kuracji odczekać około miesiąca i wtedy ze spokojem podejść do kolejnych już działań w przypadku starań się o maluszka. Jeżeli się z kolei ciąża przydarzy w momencie, kiedy ktoś bierze takie preparaty immunostymulujące,
to też tutaj nie ma żadnej tragedii, to jest po prostu de facto stymulacja tej odporności wrodzonej, czyli czasami tak jest, że w przypadku niepłodności podwyższenie odporności da efekt. Także tutaj no, nic nie jest czarno-białe. Bywa tak, że chcemy tą odporność hamować, ale bywa tak, że chcemy ją wystymulować, że jest pod jakimś względem ona, nie chcę powiedzieć niewydolna, bo to jest złe słowo, ale stymulacja tej odporności po prostu zapewni właściwe działanie układu odpornościowego również w jamie macicy. Pani doktor, pytanie jeszcze od pani Agnieszki. Witam. Dwie straty. Wynik w 23 tygodniu. Stwierdzona niewydolność szyjki. Czy warto jeszcze zbadać immunologię? To też jest trudne pytanie pod tym względem, że mam bardzo mało danych. Jeżeli tutaj ginekolog stwierdził, że tą przyczyną jest tutaj no, niewydolność szyjki macicy, to niejako takich wskazań nie ma. Z drugiej strony myślę, że warto wykonać przynajmniej takie podstawowe badania, właśnie te, które mówiłam, sprawdzić funkcję wątroby, sprawdzić funkcję nerek. Może nie są to badania stricte immunologiczne, ale po prostu zobaczyć też, czy nie ma jakiegoś stanu zapalnego w organizmie. Dość często też zlecam paniom, jeżeli nie miały w ostatnim okresie, po prostu wykluczenie ognisk siejących. Zdarzało się, że gdzieś tam było jakieś ognisko w zębie, trzeba było nawet zęba usunąć, czy wysyłam do laryngologa, jeśli ktoś ma jakieś przewlekłe, na przykład stany zapalne, zatok. Takie ogniska zapalne, jak na przykład ropne migdały, warto w każdym tutaj staraniu się o maluszka po prostu wykluczyć, jeżeli są, to pozbyć się takiego ogniska siejącego. Czy prograf i intralipid mogą podwyższyć poziom TSH? Tutaj odnośnie intralipidu, to nie ma też takich danych, które by wskazywały na to. Nawet się tym ostatnio interesowałam i nawet sama konsultowałam to z endokrynologiem. Nic takiego, przynajmniej nie mam podstaw, żeby twierdzić, że w jakiś szczególny sposób intralipid może to TSH podwyższyć. Bardziej myślę tutaj o hormonach, które stosuje się w trakcie czy stymulacji, czy które są wydzielane w czasie ciąży. Tutaj wpływ na TSH na pewno może być. Natomiast prograf jest to lek z kolei immunosupresyjny, zupełnie inne działanie niż intralipid. To tutaj nie ma porównania żadnego. Tutaj też o tym, żeby w jakiś szczególny sposób lek zaburzał działanie tarczycy, też o tym nie słyszałam. No dobrze, jeżeli jest pytanie, o już mi gdzieś, ale już mam, od Moniki. Co pani sądzi o wlewach z intralipidu na wysokie NK? Są takie dane, i ja też się na nich opieram, na takich dość dużych doświadczeniach opublikowanych, że intralipid, podobnie jeżeli chodzi o skuteczność do sterydów, czyli do tych, które już tutaj, której z pani mówiła, enkortonio, metypredzie, obniża aktywność komórek NK. I tak, ja w przypadku, kiedy mamy pacjentkę z wysoką aktywnością komórek NK, również jeżeli nie ma przeciwwskazań do tego, zalecam wlewy z intralipidu. Już pokazuję tam kolejne. Jest strasznie dużo pytań. Ja wiem, że dzisiaj tego wszystkiego nie przebrniemy i nie ma szans, ale wrócę się tam jeszcze do jednego pytania. Tutaj, o, Magda, cztery transfery nieudane. Beta 0, dwa ostatnie z Akofilem, Kiry AA, ale. To jest wszystko napisane. Zarodki dobrej Tak, klasy. Blaski pytam. 4A. Co by pani zaleciła na brak zagnieżdżenia zarodka? U mnie też wada macicy, mutacja. Chyba też podawana. Czy coś jeszcze możemy tutaj doradzić? Tu pani widzę miała już bardzo tą diagnostykę rozległą. Jeśli chodzi o KIR-AA, no to tu niestety faktycznie jest to, co jest to taki typ receptorów, który mówi, że może być trudniej.
Jeśli chodzi o sam ten KIR AA, to też pozostaje pytanie, czy pani miała zrobione HLAC i czy partner miał HLAC wykonane, bo ja akurat KIR zawsze rozpatruję w kontekście również z tą cząsteczką, którą ten KIR ma rozpoznawać, tak? Bo KIR ma tak naprawdę, jest na komórkach NK, które, tak jak powiedziałam, opiekują się rozwojem tego zarodka. I co robi KIR? On jakby łączy się również z HLAC, tak? KIR należy do mamy, ale rozpoznaje taką cząstkę HLAC, nie będę rozwijać na razie tego skrótu, bo nam to tutaj wszystko zaciemni, który należy do zarodka. Także zarodek ma HLAC zależne od tego, jakie ma mama i tata, więc z reguły oznaczam, jeżeli mam KIR AA, oznaczam jeszcze HLAC. I to nam może tutaj też dać trochę odpowiedź na temat przyczyny. Faktycznie metod, żeby tutaj jakoś przełamać to hamowanie tego KIR AA, nie ma wiele. Jedną z nich najczęściej stosowaną jest ten właśnie akofil. Pytanie, czy pani miała ten akofil podawany podskórnie, bo tutaj nie wyłapałam tego z pytania, czy nie był ma. Podawany domacicznie? To jest jedna rzecz. Kolejna sprawa, napisała pani o złych cytokinach i tutaj też, dlaczego te cytokiny takie są? Czy nie ma pani na przykład gdzieś jakiegoś zapalenia? Czy nie ma pani nietolerancji glukozy? Jak jest ze stresem? Jak pani śpi? Jak pani się odżywia? To wszystko ma wpływ na to, jak nasz organizm, może inaczej, na taki bardziej prozapalny w określonych sytuacjach stan układu odpornościowego. Czyli bezsenność, zaburzenie nastroju, wiadomo, że te starania czasami wieloletnie, czasami bezowocne przez tak wiele lat, powodują też, że możemy mieć objawy depresyjne. To niestety jest błędne koło wtedy, bo zły stan psychiczny napędza zapalenie. I trudno jest to przerwać, także myślę, że taka konsultacja immunologiczna, jeżeli nie było, byłaby w pani przypadku akurat wartościowa. Madzia tu dopisała, serdecznie cię pozdrawiam, Madziu. Miałam domaciczną i podskórną, mąż HLA C1, C2, tak dopisała. O. A pani? Madzia. Pani nie miała. A już tego, już tego. Agda nie dopisała. Bo no dobrze. Łatwiej, tak, mogę jeszcze tutaj dokończyć? Bardzo proszę, tak? Bardzo proszę. Łatwiej oceniać też wiedząc, jakie HLAC ma mama. Dlatego, że jeżeli mama ma C1, C1 przy KIR AA, a tu od partnera wiem, że już ma przynajmniej 1 C2, więc plemnik, który zapłodni komórkę jejową, może mieć C2. Każdy taki C2 pochodzenia ojcowskiego. To jest, no to mówi, że będzie trudniej w sytuacji, kiedy mama ma HLA C1, C1, więc tutaj warto tą konfigurację rozpatrywać również w oparciu o HLAC matki. Natalia pyta, czy poronienie w drugim trymestrze może mieć podłoże immunologiczne? Może mieć. Jeśli chodzi o poronienia, to jedną z przyczyn poronień jest tak zwany zespół antyfosfolipidowy albo sama obecność przeciwciał przeciwfosfolipidowych, która nie wiąże się jeszcze, jakby nie pozwala na rozpoznanie zespołu antyfosfolipidowego. Ale do kryteriów klasyfikacyjnych tejże choroby, czyli zespołu antyfosfolipidowego, należą właśnie poronienia. W związku z tym warto, jeżeli to poronienie miało miejsce na przykład po 10 tygodniu ciąży, bo tutaj tylko jedno takie poronienie, pod każdym innym względem zdrowego klinicznie płodu. Wystarczy już jako kryterium kliniczne. I wtedy sprawdzenie przeciwciał przeciwfosfolipidowych powinno mieć miejsce. Pani doktor, czy idzie w ogóle określić, jak długo trwa takie leczenie immunologiczne? Czy nie da się? Rozstrzały są ogólne. To jest kwestia. Nie ma tutaj żadnych standardów. Tak naprawdę dostosowujemy to do pacjenta. I to też nie jest tak, że ja od razu, jak rozmawiam z pacjentem, to wiem, jaka opcja będzie najlepsza. Najpierw badania, a potem również nie jest to
taka prosta ścieżka, że mamy standardy, tak jak na przykład w zawale serca, określony czas, określone leki, wszystko wiemy, co robimy. Tu niestety nie. Z czego to wynika? Z tego, że system odpornościowy jest tak bardzo skomplikowany. My nawet teraz w etapie pandemii, prawda, cały czas nie wiemy, dlaczego część osób choruje tak ciężko, a część w ogóle pomimo kontaktu nie zachoruje. Nie wiemy tego. Także widzimy, że każdy ma inną specyfikę układu odpornościowego i tutaj w przypadku niepłodności również tak jest. Także nie mogę dać jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. A czy da się w ogóle wyleczyć niepłodność immunologiczną, tak by można było zajść w naturalną ciążę? Powiem tak, że z mojej praktyki wynika, że tak. Także no, są takie sytuacje, że dana pacjentka miała już nawet próbę in vitro, a po pewnych tutaj modyfikacjach, i to wcale niekoniecznie takiej głębokiej ingerencji immunologicznej, ale modyfikacjach stylu życia, po na przykład zdiagnozowaniu insulinooporności i włączeniu odpowiedniego leczenia, była ciąża naturalna. Także tutaj. Czyli to nie jest tak, że tylko nas in vitro czeka. Jak mamy problemy z immunologią, to jedynie nie, in vitro. Nie, czyli, tak nie jest. No to super. Jeszcze pytanie od pani Agaty. Mam 28 lat, jestem po 3 in vitro, 6 transferów. Nigdy nie byłam w ciąży. Mam niedrożne jajowody, mąż oliga, o matko boska. Nie do widzę spermię. Tego pytania, nie będę już daję. Aha, czy w naszej sytuacji warto zbadać immunologię? Mój lekarz nie ma już na nas pomysłu, jesteśmy załamani. Bezwzględnie tak. Na pewno u pani warto taką konsultację wykonać. Poszukać, tak, bo może akurat nie tutaj tkwi gdzieś przyczyna. Pani doktor, czy my jako pacjenci, jak możemy wspomóc takie leczenie niepłodności immunologicznej samemu? Czy styl życia, dieta, używki mają wpływ na immunologię? Mają wpływ na immunologię. Także styl życia jest bardzo niedoceniany. My w tej chwili żyjemy bardzo szybko. Dieta niekoniecznie jest taka, jak powinna być. Mamy i to są truizmy, co teraz mówię. I to każdy tutaj, jak jest w tej chwili uczestnikiem tego webinarium, to wie, że mamy bardzo dużo różnych substancji chemicznych w diecie. Mamy stosunkowo małą ilość ruchu. Żyjemy w dużym stresie. I to wszystko niestety nie działa na korzyść, jeżeli chodzi o nie tylko niepłodność, ale wszystkie inne choroby przypadłości człowieka. Dlatego z reguły zwracam uwagę właśnie na tej pierwszej wizycie najczęściej, jak omawiamy sobie te różne metody, które możemy wdrożyć od razu, to zwrócić uwagę na to, żeby była ta aktywność fizyczna, nie jakaś spektakularna, ale gdzieś tam te spacerki na świeżym powietrzu, gdzie jeszcze nie trzeba, w pewnych tam lasach, tak, nie wiem, czy tutaj nie mylę czegoś, ale na zieleńcach, lasach chyba nie trzeba mieć maseczki, czyli tam, gdzie możemy pooddychać pełną piersią, 150 minut mniej więcej tygodniowo, to jest takie minimum. Warto zwrócić uwagę, żeby ta dieta była jak najbardziej zbilansowana. Unikamy jakichś tam mocno przetworzonych produktów, unikamy tych wszystkich takich mających złą sławę, tu do dietetyka oczywiście odsyłam, ale gdzieś tam te syropy glukozofruktozowe, oleje palmowe i tak dalej, to wszystko jest niepotrzebne, tak? Układ odpornościowy nie do końca sobie radzi z tą ilością, nazwę tu teraz tak immunologicznie, antygenów pokarmowych, które gdzieś tam my wkładamy do tego naszego organizmu. Także warto na pewno zwrócić na to uwagę i tutaj ten stres, tak? Przewlekły stres to jest wielkie zło. On bardzo wyczerpuje układ odpornościowy i jeżeli są problemy z opanowaniem tego stresu, który jest po prostu związany z dzisiejszym życiem i no, łatwo powiedzieć, proszę zmienić pracę, trudniej to zrobić. Dlatego też, jeżeli jest i widzę taki problem u danej pacjentki, polecam konsultację z psychologiem, to powinien być standard tak naprawdę. I myślę, że tutaj w naszej klinice jest. Ponieważ można nauczyć się pewnych technik, które po prostu nauczą nas lepiej ten stres opanować. Nie dawać mu tak bardzo pożerać tego naszego organizmu. Dokładnie, i niszczyć. I niszczyć.
Pani doktor, a jeszcze niepłodność idiopatyczna, która jest też częstą niepłodnością, czy to też może być jakieś tam wskazanie do właśnie konsultacji immunologicznej? Niepłodność idiopatyczna tak naprawdę oznacza, że nie udało się ustalić przyczyny. Więc jeżeli ktoś szukał przyczyny immunologicznej, zrobił badania, konsultował się z immunologiem, nie udało się nic ustalić, immunolog powiedział, to nie tutaj, przynajmniej bazując na dzisiejszej wiedzy, bo proszę wziąć tylko pod uwagę, że immunologia codziennie coś nowego się pojawia i nasza wiedza też nie jest wiedzą skończoną, tak? Może być tak, że za rok wejdzie nowe badanie, które zmieni zupełnie wszystko nasze podejście dzisiejsze. Ale jeśli ktoś na dzień dzisiejszy zrobił to, co zalecił immunolog i immunolog powiedział, nie, tutaj proszę szukać gdzie indziej, no to traktujemy tą faktycznie niepłodność jako idiopatyczną. To znaczy o nieustalonej przyczynie, nie znaleźliśmy przyczyny. Jeśli jednak jest to niepłodność idiopatyczna, a nie było konsultacji immunologicznej, to jeszcze tą konsultację bym zaleciła, bo być może przyczynę uda się ustalić. Jeszcze tutaj takie pytanko pokażę. Witam, wykryto u mnie mutację PAI HOMO, IMTFFR hetero. Mam zaleconą heparynę, czy brać od owulacji, czy dopiero od pozytywnej bety? Pytam, bo już któryś raz wskoczyło to pytanie, więc. Tak. To generalnie jest pytanie bardziej do ginekologa, natomiast jeśli chodzi o moje zdanie na ten temat, to tutaj raczej dopiero jeżeli będzie pozytywna beta-HCG, dlatego że nie ma niejako przy mutacji PAI i przy mutacji MTHFR, nawet mutacja jest troszkę za dużym słowem, bo jest to pewna odmiana, i tak to zawsze też na wizycie staram się tłumaczyć, którą po prostu część z nas ma. Tutaj nie ma internistycznych wskazań do tego, żeby to leczyć. Natomiast jeżeli będzie już pozytywna beta HCG, będzie ciąża i jest takie zalecenie, to jak najbardziej tak. A Kasia pisze do nas, mam przedwczesne wykasanie czynności jajników, przyczyna nieznana, in vitro nieudane, brak reakcji na stymulację. Co powinnam zbadać ze strony immunologicznej? Kasia ma 34 lata. No i tutaj też sprawa jest dość, można powiedzieć, skomplikowana, dlatego że warto znać dokładny wywiad, czyli zastanowić się, czy gdzieś na przykład we wczesnym etapie życia pani Katarzyny nie miało miejsca coś, co mogłoby niejako uszkodzić komórki jajowe. Są takie przypadki, że na przykład naświetlania w tym wczesnym etapie, tak, u maluszków, promieniami rentgena związane z licznymi operacjami. Tutaj akurat myślę na przykład o dysplazji panewki stawu biodrowego, mogą spowodować takie uszkodzenie, tak? Bo tutaj po prostu tych zdjęć, pomimo osłony, która się zawsze stosuje, ona nigdy nie jest stuprocentowa. Jeżeli się wykonuje tych zdjęć dużo, może to mieć podobne konsekwencje. Natomiast też przyczyny endokrynologiczne. Tutaj warto spojrzeć również na to, czy endokrynologicznie tutaj nie ma czegoś, co może dawać właśnie w ramach całego jakiegoś zespołu związanego z gruczołami wydzielania wewnętrznego, tego przedwczesnego wygasania czynności jajników. Czasami jest to po prostu przyczyna genetyczna, że w rodzinie faktycznie takie przypadki się zdarzały. No i tutaj niewiele można na to poradzić. Od Justyny jeszcze takie pytanie. TNF-alfa 2300. Skąd może brać się wynik powyżej normy? TNF-alfa to jest jedna z cytokin, o których tutaj już częściowo zaczęłam mówić. I po co jest ten TNF-alfa? On jest taką bardzo silną prozapalną cytokiną, która aktywuje bardzo dużo komórek odpornościowych i wydziela się w stanach zapalnych. Na przykład, jeżeli ktoś będzie miał jakąkolwiek infekcję, to będzie grypa, czy jakieś przeziębienie silniejsze, czy COVID na przykład, to TNF-alfa jest jedną z cytokin, która się podniesie. Jednocześnie to jest ten, należy do, i to 2300 to nie jest wcale taki wysoki wynik. Jeżeli chodzi o na przykład stany zapalne, to również bezsenność, czy depresja, czy na przykład nietolerancja glukozy albo cukrzyca
To są wszystko stany prozapalne i każdy z nich, ja tylko podaję przykłady, ja nie mówię, że tutaj pani jakby to dotyczy, ale podaję przykłady, może dać podwyższony TNF-alfa. Także od poważnych tutaj i dość jednoznacznych sytuacji, jak infekcje, ciężkie infekcje, inne stany zapalne, o łagodniejszym nieco nasileniu, też każdy z tych stanów będzie dawał nieco inny poziom, tak? Te bardzo ostre mogą dawać naprawdę wielki wzrost. Te, które są w miarę takie, można powiedzieć, klinicznie łagodniejsze, mogą dać mniejszy wzrost, ale też stany, których my normalnie nie wiążemy, czyli na przykład, jeżeli ktoś nie śpi, tak, albo ma pracę zmianową, albo faktycznie jest to bezsenność, to też może dać tutaj taki poziom. Także to, no, jest bardzo kwestia indywidualna i tutaj o te wszystkie rzeczy warto zahaczyć, jak się rozmawia z pacjentem. A czy jeśli Ja nie Ana mówię, jeszcze 1 tu i Ana wejdę, 2? tylko, przepraszam, jeszcze Dobrze, tylko proszę. dokończę, w chorobach autoimmunizacyjnych, na przykład w reumatoidalnym zapaleniu stawu, o które tu jedna z pań pytała, TNF-alfa też jest wysoki. My nawet stosujemy leczenie anty-TNF w tych chorobach. Także to tylko tak, żeby zamknąć ten temat, żeby może troszkę bardziej go wyjaśnić. Tak, i następne pytanie. Czy jeśli Ana 1 i Ana 2 mam prawidłowe, jest możliwe, że Ana 3 będzie nieprawidłowe? Generalnie tak nie powinno być. Bo jeżeli nie ma przeciwciał przeciwjądrowych, to w profilu nic nie powinno być, ale z doświadczenia powiem, że czasami się zdarza, że mamy ANA2 na przykład ujemne, a w profilu ANA3 coś nam tutaj wyjdzie. Więc generalnie powinno być tak, że jeżeli nie ma przeciwciał przeciwjądrowych, to nie ma nic w profilu, ale tak to niestety w praktyce nie wygląda. Jeszcze takie pytanie od pani Kasi, jakie jest leczenie przeciw TNF-alfa? To znaczy, i tutaj właśnie muszę to rozgraniczyć, dlatego że jeżeli mamy choroby, ale tu mówię o jednostkach chorobowych, tak? O łuszczycowym zapaleniu stawów, o chorobach nieswoistych zapalnych jelit, czyli na przykład o wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, czy o chorobie leśniowskiego Crohna, czy o reumatoidalnym zapaleniu stawów, to my stosujemy leki przeciwko TNF. Są to albo, teraz znowu taka ścisła immunologia, przeciwciała monoklonalne albo fałszywe receptory. W każdym razie, niezależnie od tego, co stosujemy, neutralizujemy czynnik martwicy guza, bo taka jest, tak można spolszczyć tą nazwę TNF. W przypadkach, kiedy jest to podwyższenie, ale nie ma żadnej choroby, po prostu oceniamy profil cytokinowy i TNF jest podwyższony, trzeba się zastanowić, jaka jest tego przyczyna. Jeżeli przyczynę można usunąć, bo jest to gdzieś jakieś ognisko siejące, to robimy. Natomiast, bo bądź jakiś inny proces zapalny, który uda nam się znaleźć. Natomiast jeżeli to też nie tutaj, no to wtedy szukamy, tak, styl życia, czy gdzieś tu faktycznie też nie jest ten stan prozapalny, czy nie jest tutaj wielki stres gdzieś w pracy, czy nie jest ta bezsenność, o której mówiłam, czy nie ma depresji. I jeśli nie, no to wtedy po wykluczeniu przyczyn znanych, uchwytnych, podwyższenia poziomu cytokin prozapalnych, zostaje nam włączenie leczenia. Czyli tutaj takim lekiem będą najczęściej stosowanym i najbezpieczniejszym, jak się wydaje, w ciąży, właśnie sterydy. Pani doktor, widzi Pani z czasem zwiększoną liczbę pacjentów. Pytam tutaj bardziej pod kątem, jak ja się leczyłam. To jeszcze nic nie było wiadomo o immunologii, jeszcze nikt o tym nie mówił, jeszcze w ogóle nie wiem, no coś może takiego było, ale generalnie nie było czegoś takiego jak leczenie immunologiczne. Czy z biegiem lat widzi Pani, że tych pacjentów przebywa? Znaczy powiem tak, ogólnie przybywa chorób o podłożu immunologicznym, nie tylko niepłodności, ale zwłaszcza w krajach tych wysoko rozwiniętych, takich jak Europa Zachodnia, rośnie częstość chorób autoimmunizacyjnych, rośnie częstość alergii. Niepłodność też stała się takim problemem, można nazwać cywilizacyjnym. Także jest ta częstość chorób ogólnie, gdzie immunologia leży u podłoża albo bierze znaczny udział w rozwoju tej choroby, w podtrzymaniu tej choroby, faktycznie częstość tych jednostek rośnie.
Czy na przykład, jak przychodzą do Pani pacjentki, to na przykład jest coś takiego zbieżnego, że na przykład pacjentka, która ma problemy z immunologią, ma też na przykład Hashimoto albo ma jakąś inną chorobę? Tak, tak jest. Tak, to Hashimoto to też jest choroba autoimmunizacyjna. Cukrzyca na przykład typu pierwszego to jest też choroba autoimmunizacyjna. Toczeń rumieniowaty to jest choroba autoimmunizacyjna czy zespół antyfosfolipidowy. Także w chorobie Hashimoto, gdzie mamy dodatnie przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie i tyreoperoksydazie, to jest autoimmunizacja. Autoimmunizacja, czyli nasz własny układ odpornościowy rozpoznaje nasze własne białka i się zaczyna proces zapalny, którego w normalnych warunkach, w stanie zdrowia nie powinno być. Immunologia jest chyba bardzo taką obszerną dziedziną, bo tutaj pani dotyka tylu wątków po prostu, że naprawdę bardzo, 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 bardzo duża specjalizacja. Pani doktor, serdecznie pani dziękuję. Ja widzę, że jeszcze komentarze wpadają cały czas. Ja mam nadzieję, że będzie nam może jeszcze dane się spotkać, żeby jeszcze porozmawiać, bo mówię, no tych pytań cały czas widzę, że tutaj wchodzą, wchodzą, Też wchodzą. widzę, tak. Tak, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego, powiem, że ja już zrezygnowałam ze swoich pytań, żeby tutaj zadawać te pytania od naszych dziewczyn, które nas słuchają. Więc jeżeli pani doktor tylko się zgodzi, drugie panie, to jeszcze raz po prostu odbędziemy taką rozmowę, gdzie będzie można oczywiście zadać swoje pytania, bo ja wiem, że pytań macie bardzo dużo. Wiem, że w immunologii to tak jak powiedziałam, to jest troszeczkę czarna magia dla nas i tu naprawdę specjalista po prostu na pierwszym miejscu, bo rozwiewa nasze wątpliwości, a nam czasami te dziwne szyfry na wynikach nic nie mówią, po prostu. Tak, podziękowania się przydadzą dla naszej pani doktor. Jeszcze raz przypomnę, doktor Anna Olewicz-Gawlik, klinika Invimed Poznań. To jest ta klinika Invimed, która zawsze jak się pytam, pomożecie, to oni zawsze pomożemy. Z czego ja się bardzo, bardzo cieszę, bo jak widać, po prostu jest potrzebna ta pomoc i ją szerzymy i właśnie dzięki takim specjalistom wspaniałym możemy szerzyć, możemy ją dostarczać dla Was tu i teraz. No i pewnie, mówię, jak pani doktor się zgodzi, to jeszcze raz poruszymy immunologię, bo to jest bardzo ważne. A za dzisiaj serdecznie dziękuję. Ja też bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i również wszystkim Państwu, którzy tu z nami jesteście. Mam nadzieję, że faktycznie spotkamy się jeszcze, bo widzę tutaj te pytania, które się pojawiają Tak. i z chęcią na nie odpowiem, jeżeli tylko moja wiedza wystarczy. Także możecie Panie. Znaczy ja powiem, że czuję się zobowiązana do tego, żeby po prostu jeszcze jedno przynajmniej spotkanie, które rozwiąże te wszystkie dylematy w miarę moich możliwości się odbyło. No i życzę Państwu po prostu dużo zdrowia i bardzo dziękuję za Waszą obecność dzisiaj. My dziękujemy, doktor, bo to jest zawsze dla nas na wagę złota. Jak pani widzi tutaj po prawej stronie, pewnie w kolumnie, dziękujemy, dziękujemy. O, Kamila rozpacza, że chyba za późno weszła w ogóle, za późno, za późno. Kamila, Nic obserwuj straconego. profil. Tak. Proszę zapisać pytania, żeby Tak. zapamiętać je i będziemy działać. Do następnego spotkania. Obserwujcie nasz profil Niepłodni Razem. Obserwujcie profil również Infimedu. Zapewne jak się znowu pojawi, to będziemy informować, że jest. Jesteśmy, że będziemy i że pani doktor będzie znowu do państwa dyspozycji. Dziękuję pani doktor. Proszę pozostać w bardzo dobrym zdrowiu i do zobaczenia. Mamy nagrane, że pani doktor przyjdzie jeszcze raz. Nie wymigam się. No, już teraz nie, no, mamy nagrane. Mam numer telefonu, bo do pani doktor mam adres mailowy. Będę tam atakować. Dostarczymy Proszę panią doktor. atakować. Dziękuję pani doktor. Ja Do również. usłyszenia. Wszystkiego Pozdrawiam. dobrego. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie wszystkim dzisiaj za uwagę. Wspaniała pani doktor, immunolog była dzisiaj razem z nami. Jeszcze raz przypominam, klinika Invimed Poznań. Tam możecie panią doktor spotkać, tam możecie się umówić oczywiście na wizytę. Również, tak jak pani doktor powiedziała, przyjmuje też przez internet z racji COVID, ale pierwsza wizyta zawsze musi jednak się odbyć faktycznie na miejscu, więc serdecznie zapraszam. No i co? Dziękuję MSD Polska. Dzięki Wam mogliśmy zrealizować dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchali i oglądali. Dziękuję za pytania. Pozostańcie w zdrowiu, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Dzięki, do usłyszenia i pozdrawiam.